A miałem powiedzieć, że koguta jeszcze nie było dzisiaj. Ptaszki ćwiekają, kotki się wygrzewają na słoneczku, w nocy był przymrozek, a dzisiaj początek filmu z innej beczki. Dzisiaj montujemy nadmuch do pieca. To wymiany taki nadmuch od pieca. I zamówiłem nowy. Taki os, ale drogo. Niby powinien pasować, bo to też jest 120, tak, 120. Tu mamy 320 metrów sześciennych na godzinę. Ten miał 255. 365. No i wziąłem z tą klapką, żebym miał dodatkową regulację przepływu powietrza. Tylko żeby o niej nie zapomnieć i nie zostawić zamkniętą. Co ciekawe, tutaj nie ma nakrętek, tak jak tu, że można było sobie ten ciężar tej klapki przestawiać. Materiał nie jest sponsorowany, od razu mówię. A. I dla moich widzów, pewnie większość stałych została. Jak ktoś chce 5% rabatu na następne zakupy. Tylko pytanie, czy to jest ważne. Sprzedawca chociażby mógł to skreślić długopisem, jeżeli na przykład wytrukował ich za dużo. Ważne to 2021. Dobre. Dobra, zabieramy się. Są nawet nowe nakrętki. Znaczy mocowania, śrubki. Bo nawet chyba będzie pasować, wam powiem. Tylko no właśnie. Wiem, czemu nie miałem uszczelki, bo se wsadzałem tak, a tu trzeba całe nakrętki kręcić. Od początku do końca. Aba pajlicho. Nowe to nowe. Pytanie, czy działa. W sumie może wpierw sprawdzimy, czy to w ogóle działa. Fajnie, kabel już jest zrobiony, przewód. Od razu styczką tylko podłączacie. Tylko jeszcze trzeba wiedzieć jak i gdzie. Nawet kręci. Ale klapki nie podnosi. Aha. Delikatnie. Się udaje podnieść. Jest trzeci bieg. Najmniej jest dwa. I to zawsze chodziło na trzecim, bo na wyższych biegach przez wymiennik już potrafi ogień w komin wchodzić. To nawet dmucha zimnym. A mamy 12. Ho, ho, ho. Czyli wszystko działa. Już nie ucieknie. No i w sumie na początek filmu to tyle. Widzimy się już w domu.
To jak widzieliście, dmuchawa zamontowana, działa, a ja dalej kontynuuję pracę z tym gruzem. Tylko po taczkę muszę iść. Dobra praca na oszczędzanie kolan. Nie licząc wywożenia taczek. Kolejna taczka pełna. A kiedy koniec? Proszę Państwa, to jest koniec na dzisiaj. Zostało tyle, co widać. Tylko wywiosę taczkę. No i pełno tej drobnicy. Tu już kubka styropianu oddzielonego. Tam jeszcze za ścianą też jest kubka. Witam w dniu kolejnym. Jak widać, grubsze sprawy zostały już uprzątnięte. Tu jeszcze te połamania styropian na drobniejsze kawałki. Do worków. Już piąty worek idzie. Godzina 16:43. Wygląda teraz to tak. Już mi się nie chce. Coś czuję, że... w sumie jestem pewien, że raczej tego dzisiaj nie zrobię. Bo już mam powyżej dziurek w nosie tego wybierania. Tamten worek... już zapełniony. Tu już przyniosłem następny, taki trochę większy. Bo tamte mi się skończyły. Taki fajnie większy, że jest... wysokość 1,80 m, ma po 2 metry ten worek.
No, gdzieś tak, 1,80 m. Nie wiem, po czym on jest. Ale jest tyle. Praktycznie tyle naładowałem, co to tamtych niebieskich. Już. Wszystki ten większy styropian wyciągnięty z tego gruzu. No i co teraz? Teraz chyba będę wyciągał ten większy gruz. Jak najwięcej. A zresztą zobaczymy, albo jakoś się oddzieli tą drobnicę w jakiś tam sposób, albo się spakuje to worków i się wyrzuci taki zmieszany. Znalazłem sobie zabawkę. Do wyciągania styropianu. Wszystko się nie wyciągnie, ale większość. Zawsze to później będzie mniej fruwać. O! Zatkało się. O, poszło. Zatkał się. Pojant na dzisiaj. Piąte wiadereczko. Wyciągnięte z tego gruzu odkurzaczem. Myślę, że to w zupełności wystarczy i tak jest nieźle. A pewnie i tak przesadziłem. Bo kto by się tym przejmował? Pewnie. Ptaszki będą głodne, bo nie będą miały co jeść. I to woreczka. Następne. Dobra, resztę łopatą, chyba że jeszcze jutro, może z jedno wiadereczko, ale nie, no chyba nie. Chyba że zauważy, że faktycznie perfidnie ten styropian widać w tym. No coś tu jeszcze, jak przeganiam nogą, gdzieś tam się poukrywało. Ale bez przesady. Przy ociepleniu elewacji dużo więcej by było tego styropianu, luzem. To na dzisiaj. Na razie. Cześć.